Panie marszałku, pani minister, panie prezesie, panie i panowie posłowie. Mam dwa pytania. Po pierwsze, na ile ministerstwo ma w tej chwili dane dotyczące wolnej przestrzeni w obiektach oświatowych? Bo ten proces wyludniania się szkół i przedszkoli w niektórych regionach naszego kraju postępuje. Dane z miasta Gdańska na przykład wskazują, że jest ileś tysięcy miejsc w szkołach, które mogłyby być wypełnione, gdyby w niektórych dzielnicach było więcej dzieci. I to są te miejsca, które można też zagospodarować inną ofertą, na przykład przedszkolną. Ale może nie tylko. Pani minister, tu w stanowisku rządu jest napisane, przypomniane o tych formach opieki żłobkowej. I pytanie moje jest takie, na ile można myśleć o rozwiązaniach instytucjonalnych wypracowanych w ramach współpracy międzyresortowej, o formach opieki żłobkowo-przedszkolnej, żeby być może tam, gdzie jest miejsce, otwierać przedszkola na młodsze dzieci, być może ze standardami opiekuńczymi wymaganymi od przepisów żłobkowych, ale jednak jako taka forma zorganizowana, żeby rzeczywiście tą wolną przestrzeń w obiektach oświatowych wypełniać w ten sposób, żeby te małe dzieci miały dostęp do zorganizowanej, dobrej, fachowej opieki i dawały szansę.